Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj pokażę Wam groby znanych Polaków, którzy uczestniczyli w wojnie polsko-bolszewickiej. Zapraszam, Maciej Gąsiorowski. Bitwa Warszawska 1920, nazywana inaczej Cudem nad Wisłą, była jedną z największych bitew w historii polskiego oręża. Według wielu historyków wydarzenia sprzed dokładnie 100 lat zadecydowały o ówczesnej Europie. W wojnie polsko-bolszewickiej, która trwała w latach 1919-1921, zginęło ponad 60 tysięcy polskich żołnierzy i ochotników. Wielu z nich spoczywa na powązkach wojskowych w Warszawie. Wśród uczestników Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej było wielu znanych Polaków. Walcząc z bolszewikami, niektórzy z nich nie spodziewali się, że 20 lat później zginą w zbrodni katyńskiej. Zbigniew Sawan był znanym polskim aktorem. Występował zarówno przed wojną, jak po 1945 roku. Wystarczy wspomnieć, że zagrał w pierwszej ekranizacji Przedwiośnia, zagrał także w Stawce większej niż życie, Janosiku czy Akcji pod Arsenałem. Jego siostra Jadwiga Nowakowska-Borata także była znaną aktorką. Pod przykrywką pracowała jako manikurzystka nieopodal węzła kolejowego. Dzięki temu mogła dawać meldunki o ruchu niemieckich wojsk. Jej brat także działał w konspiracji. By się utrzymać, pracował jako kelner oraz aktor kabaretu na antresoli. Po zamachu na aktora Igo Syma dostał się do niewoli, trafił na Pawiak, potem został wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Pierwszą żoną Sawana była aktorka Maria Malicka, która spoczęła na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Drugą małżonką była zaś inna aktorka, Lidia Wysocka, która pochowana jest na cmentarzu w Piasecznie pod Warszawą. Zbigniew Sawan oraz jego siostra Jadwiga pochowani są w rodzinnym grobie na Starych Powązkach w Warszawie. Dobiesław Damięcki był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów przedwojennych. W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył on w 5. Pułku Piechoty Legionów. W czasie II wojny światowej należał do ruchu oporu. Opuścił Warszawę z uwagi na niebezpieczeństwo m.in. swojej żony Ireny Zgórskiej, która także była aktorką, i część wojny spędził w ukryciu pod zmienionym nazwiskiem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wojnie Dobiesław Damięcki był prezesem ZASP-u. Był także świadkiem w procesie polskich aktorów, którzy wzięli udział w filmie hitlerowskim, antypolskim Heimker – Powrót do ojczyzny. Pierwszą żoną Damięckiego była tancerka Jadwiga Hryniewiecka, drugą zaś aktorka Irena Zgórskich, która przeżyła męża aż o 57 lat. Dobiesław miał z nią dwóch synów, Damiana i Macieja, którzy także zostali aktorami, podobnie zresztą jak jego wnuki Grzegorz, Mateusz i Matylda. Syn Dobiesława, Maciej, ma mało chlubną kartę w swoim życiorysie. Jako TW bliźniak współpracował z Służbą Bezpieczeństwa. Dobiesław Damięcki oraz jego żona Irena pochowani są w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie, gdzie od niedawna jest także grób Wojciecha Młynarskiego. Tadeusz Dołęga-Mostowicz był jednym z najpopularniejszych pisarzy okresu międzywojennego. Szacuje się, że miesięcznie mógł zarabiać nawet 15 tysięcy złotych. Pisarz brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, brał także udział w kampanii wrześniowej, zginął w Kutach podczas potyczki z Sowietami, gdzie do 1978 roku znajdował się jego grób. Widniały tam m.in. napisy w języku ukraińskim. Szczątki autora Znachora czy kariery Nikodema Dyzmy złożono na Starych Powązkach w Warszawie w słynnych katakumbach. Edward Śmigły-Rydz, marszałek Polski, dowódca sił zbrojnych w
czasie napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 roku. On także brał udział w wojnie z bolszewikami. Dowodził frontem środkowym, a wcześniej z trzecią armią zdobył Kijów. Po klęsce wrześniowej Edward Śmigły-Rydz miał szansę pozostać na zachodzie. Wolał jednak wrócić do okupowanej Polski. Wrócił do Warszawy i pod zmienionym nazwiskiem Adam Zawisza zamieszkał w stolicy. Niestety zmarł na zawał serca w 1941 roku i został pochowany pod nie swoim nazwiskiem na Starych Powązkach w Warszawie. Dopiero w 1994 roku na jego grobie widnieje prawdziwe nazwisko. Melchior Wańkowicz także brał udział w wojnie z bolszewikami. Ten znany pisarz i publicysta w młodości walczył na Kresach Wschodnich, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych. Wojnę opisał w książce Szpital w Cichiniczkach, oparty na pamiętniku jego kuzynki Zofii z Wańkowiczów-Romerowej, żony dyplomaty Tadeusza Romera. Publikacje posłużyły do scenariusza filmu Wrota Europy. Wańkowicz był twórcą sloganów reklamowych Cukier krzepi i Lotem bliżej oraz zbioru reportaży Na tropach smętka. W czasie wojny przebywał w Rumunii, na Cyprze i Palestynie. Razem z nim była córka Marta, żona Zofia oraz druga córka Krystyna, pozostały w okupowanej Warszawie. Krysia, o której opowiadałem wam w niedawnym odcinku Niezapomnianych, zginęła w Powstaniu Warszawskim. Melchior Wańkowicz natomiast w 1943 roku dołączył do armii generała Władysława Andersa. Walczył z nią m.in. o Monte Cassino. Pisarz po wojnie mieszkał we Włoszech, Anglii i Stanach Zjednoczonych, gdzie napisał Ziele na kraterze, książkę poświęconą swoim córkom oraz wnuczce Annie Krystynie. Do Polski wrócił w 1958 roku. Był sygnatariuszem listu 34 intelektualistów protestujących przeciwko cenzurze, za co został aresztowany w 1964 roku na kilka tygodni. Uwolniono go po rozmowie z Gomułką. Melchior Wańkowicz zmarł po długiej chorobie w 1974 roku. Nie pomógł nawet wyjazd do Manchesteru, gdzie przeszedł skomplikowaną operację. Rodzina pisarza nie zgodziła się na pogrzeb na koszt państwa. Melchior Wańkowicz spoczął na Starych Powązkach w Warszawie. August Suzin był znanym śpiewakiem operowym i stryjem legendarnego spikera TVP Jana Suzina. W młodości walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, za co został odznaczony Krzyżem Walecznych. Zmarł niestety w bardzo młodym wieku 32 lat po komplikacjach po zabiegu stomatologicznym. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na Starych Powązkach w Warszawie. Stanisław Cat-Mackiewicz był znanym prawnikiem, konserwatywnym publicystą i pisarzem. W czasie wojny polsko-bolszewickiej jako ochotnik należał do oddziału jazdy majora Władysława Dąbrowskiego. Po ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 roku zbiegł do Francji. Później mieszkał m.in. w Londynie, gdzie przez krótki okres piastował funkcję premiera Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie. Do Polski wrócił w 1956 roku i związał się ze Stowarzyszeniem PAX. Był także członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Związku Literatów. Był także sygnatariuszem listu 34 intelektualistów, którzy protestowali przeciwko cenzurze w PRL-u. Zmarł po długiej chorobie i spoczął na Starych Powązkach w Warszawie. Z żoną Wandą Krachelską, która była żołnierzem AK, doczekał się dwóch córek, Barbary i Aleksandry. Jego córka Barbara Rzepecka miała syna Ryszarda, znanego fotografa, który fotografował m.in. pielgrzymki papieskie. Stanisław Cat-Mackiewicz swój pseudonim zaczerpnął z języka angielskiego, dokładnie z opowiadania Kiplinga o kocie, który chadzał własnymi drogami. W czasie wojny polsko-bolszewickiej ważne role odegrali bracia Franciszek i Juliusz Klebergowie, którzy zostali później generałami. Klebergowie mieli korzenie szwedzkie. Ich przodek był żołnierzem szwedzkim i walczył w potopie. Po dostaniu się do niewoli spolszczył się i osiadł w naszym kraju i założył
ród rycerski. Franciszek Kleberg podczas wojny z bolszewikami w randze pułkownika dowodził pierwszą armią. 15 sierpnia, czyli w dzień Bitwy Warszawskiej, był szefem sztabu grupy operacyjnej generała Kazimierza Raszewskiego. Kleberg w czasie kampanii wrześniowej dowodził samodzielną grupą operacyjną po lesie. Dostał się do niewoli i trafił do Oflagu nieopodal Drezna, gdzie zmarł w 1941 roku z powodu kłopotów z sercem. Został pochowany na cmentarzu w Neustadt. Jego symboliczny grób znajduje się na Starych Powązkach w Warszawie. Jeśli chodzi o Juliusza Kleberga, to w czasie wojny polsko-bolszewickiej był szefem sztabu 1. Dywizji Piechoty Legionów. Służył także w armii podczas kampanii wrześniowej. Po wojnie wyemigrował i osiadł w Australii, gdzie zmarł w wypadku samochodowym w Sydney w 1970 roku. W wojnie z bolszewikami brali udział także bracia Rummelowie. Karol Rummel w 1928 roku w Amsterdamie zdobył brązowy medal olimpijski w konkurencji drużynowej wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził w stopniu majora 8. Pułkiem Ułanów. Jego brat Juliusz był dowódcą 1. Dywizji Piechoty Legionów oraz dowodził 1. Dywizją Jazdy. Rummelowie pochodzili z rodziny szlacheckiej o niemieckich korzeniach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości spolszczyli swoje nazwisko z U na U kreskowane. Generał Juliusz Rummel, który w czasie kampanii wrześniowej dowodził armiami Łódź i Warszawa, został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jego brat Karol spoczął z kolei na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Marszałek Polski okresu PRL Michał Rola-Żymierski, właściwie Michał Łyżwiński, także brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył on na froncie nad Berezą pod Borysowem w randze pułkownika. Rola-Żymierski po przewrocie majowym został aresztowany. Później osądzono go za przestępstwa finansowe na bardzo wysoką skalę, bo aż 150 tysięcy ówczesnych dolarów. Po wyjściu z więzienia późniejszy marszałek Polski związał się z komunistami i został zwerbowany przez NKWD. W 1938 roku bezskutecznie starał się o powrót do polskiego wojska. Nie brał także czynnego udziału w kampanii wrześniowej. W Polsce komunistycznej był ministrem obrony narodowej, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego oraz piastował funkcję w Radzie Państwa. W 1949 roku został usunięty z wojska podczas czystek stalinowskich i zrehabilitowany dopiero w 1956 roku. Do końca życia należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Został pochowany z honorami w 1989 roku w wieku 99 lat w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Generał Jerzy Kirchmajer był współautorem akcji Burza, pisarzem oraz historykiem wojskowości. W czasie wojny z bolszewikami służył w 7. Pułku Artylerii Polowej. W czasie II wojny światowej, na samym początku podczas kampanii wrześniowej, był zastępcą szefa sztabu Armii Pomorze. W czasie wojny ciężko ranny podczas potyczki w Puszczy Kampinoskiej. W 1944 roku wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, z którego został usunięty 4 lata później, aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa i poddany surowemu wyrokowi dożywocia. Jego książki zostały objęte cenzurą. Zrehabilitowany dopiero w 1956 roku. Zmarł 3 lata później podczas rekonwalescencji w szpitalu w Otwocku. Został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Karol Świnarski także brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Ojciec znanego reżysera teatralnego Konrada Swinarskiego służył w 3. Pułku Strzelców Wielkopolskich. Dowodził 4. Kompanią Strzelców oraz 2. Batalionem. Świnarski zmarł niespodziewanie w wieku zaledwie 45 lat i został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Krotoszynie. W czasie wojny jego żona Irmgarda przyjęła niemieckie obywatelstwo. Losy jego syna
Konrada, który pozbył się z nazwiska literki Eś, były bardzo tragiczne. Reżyser zginął w katastrofie samolotu IU-62 w Damaszku. Przyczyną tragedii był błąd pilota. Konrad Swinarski został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W wojnie z bolszewikami brał udział także major Władysław Dobrowolski, który był ojcem znanego aktora Jerzego Dobrowolskiego, o którym opowiadałem wam w odcinku o aktorach uzależnionych od alkoholu. Dobrowolski nie tylko był wojskowym, ale także był utalentowanym sportowcem. W młodości brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 1924 roku w konkurencjach lekkoatletycznych. Zasłynął jednak jako szermierz. W 1932 roku w Los Angeles zdobył brązowy medal w konkurencji drużynowej szabli. Władysław Dobrowolski brał także udział w kampanii wrześniowej, dowodził 21. Pułkiem Piechoty Dzieci Warszawy. Trafił do niewoli i resztę wojny spędził w Oflagu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości trenował szermierkę. Jego podopiecznymi byli m.in. medalista Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy Ryszard Parulski oraz dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Monachium Witold Wojda. Władysław Dobrowolski, w odróżnieniu od syna, który pochowany jest na Starych Powązkach, spoczywa na Powązkach Wojskowych. To już tyle na dziś. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Następny odcinek nagram już na cmentarzu na Starych Powązkach w Warszawie, gdzie pokażę wam m.in. groby znanych Polaków, którzy zmarli na obczyźnie. Ich prochy sprowadzono do kraju niekiedy wiele lat po ich śmierci. Do zobaczenia.